dun 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 dun. Witam serdecznie. Zapraszam w podróż z dźwiękami skrzyżowania kultur. W tym odcinku o głosie. Głos powstaje poprzez wibracje wytwarzane przez struny głosowe człowieka. Na, na, na. Drga, jest głos. Fałdy głosowe, zęby, język i usta potrafią razem wytworzyć szerokie spektrum dźwięków. Barwa głosu i skala jest związana z konkretnym człowiekiem i w poszczególnych przypadkach te różnice mogą być duże. Głos ludzki we wszystkich kulturach świata uważany jest za najdoskonalszy aerofon, czyli instrument dęty. Poprzez wieki, zanim ludzie zaczęli tworzyć instrumenty muzyczne, wyrażali swoje emocje, uczucia właśnie głosem. Stworzyli wiele technik wykonawczych, zarówno technik emisji głosu, jak i śpiewu. Tym najbardziej interesującym rodzajem śpiewu jest dla mnie osobiście tak zwany śpiew archaiczny. Biały głos związany jest głównie z muzyką ludową. Nie uczy się go w szkołach, tylko uczy się po amatorsku. Właściwie w tradycji ludowej bardzo wielu kultur świata taka technika głosu białego jest nauczana w linii mistrz-uczeń. Najważniejsze w takim rodzaju śpiewu jest ekspresja, jest emocja, jest to, co przekazujemy prosto z serca publiczności. Chcemy dotrzeć do uczuć publiczności. Chcemy się podzielić z publicznością przeżywaniem danej chwili. I techniki służą wyłącznie takiemu przekazowi, a nie pokazywaniu swojej wirtuozerii czy kunsztu technicznego. Nie będę się opierała chyba złościamy. Łaj, nie będę jak się cała chłopce my kochamy. Łaj, na, na. Bardzo ciekawe jest, że w większości kultur świata głos połączony jest z instrumentem smyczkowym. Jest nawet teoria, która mówi o tym, że instrumenty smyczkowe powstały wyłącznie w tym celu, by imitować ludzki głos. Bez względu na to, czy instrument jest z Mongolii, z Indii, czy z Bułgarii, czy z Polski, smyczkowy instrument akompaniuje pieśnią.
dzisiaj przeniosłam ze sobą bułgarską lirę, która nie tylko jest instrumentem akompaniującym pieśnią, ale też ma nazwę związaną z głosem. Instrument nazywa się gadułka. Ma 3 struny główne i 10 strun rezonujących. Na tych głównych strunach gra się melodie, a rezonujące jak echo brzęczą w tle i stwarzają atmosferę, jakbyśmy byli w wielkiej świątyni. Zaprezentuję Wam śpiew biały z akompaniamentem gadułki. Kolejnym rodzajem śpiewu archaicznego jest humej. To jest rodzaj śpiewu popularny w różnych zakątkach świata, ale najbardziej znany i praktykowany w Azji, w Mongolii i Tuwie. Polega on na tym, że słyszymy podczas śpiewu składowe harmoniczne głosu i to powoduje efekt, jakby z jednego gardła śpiewaka wydobywało się kilka głosów naraz. Posłuchajcie śpiewu humej. Humej. Humej to jest styl, który jest podstawowym stylem śpiewów dalekiej Azji. Nie powiem mongolskich ani tuwińskich, bo obraziłbym jakiś naród. I ten styl pozwala śpiewakowi śpiewać więcej niż jednym głosem. Tak naprawdę nawet nie dwoma i nie trzema, a czasami udaje się czterema. Ja postaram się Wam pokazać teraz 3 po kolei, pokazując palcem, kiedy pojawia się kolejny, żeby było łatwiej te głosy usłyszeć. Kargera jest stylem, który pozwala śpiewać śpiewakowi bardzo, bardzo nisko. Przynajmniej tak to my słyszymy. Zachodzą tutaj różne zjawiska fizyczne, ale nie będę Was zanudzał fizyką. Powiem tylko, że mamy tutaj wszyscy takie chrząstki. Jak odchrząkujemy, to te chrząstki coś robią i wpadają w rezonans. Ale jeśli ten rezonans będzie równomierny, to pojawi się muzyka, czyli pojawi się dźwięk jeden, ale jeden dźwięk jest zbudowany z wielu różnych dźwięków. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast widziałem małych chłopców i dziewczynki, którzy mimo swojego młodego wieku robili dźwięki takie jak no w zasadzie bardziej było to coś jak ale i tak pozwalało śpiewać dużo niżej, niż ich własny ludzki głos pozwalał. Śpiewając kargerą, bardzo niski dźwięk, można również otwierać usta, najlepiej śpiewając po prostu samogłoski. I wtedy okaże się, że kargera rozwarstwia nam się i pojawia się dodatkowy dźwięk. Do tego jeszcze wrócimy przy następnym stylu. Ale dzięki temu zjawisku można zaśpiewać melodię. Mm-hmm.
Sygyt. Tak jak słyszeliście, podobnie jak z Kargerą, za pomocą sygitu można zaśpiewać melodię, a także można odkryć tajemnicę dźwięku. Mało kto się zastanawia, jak zbudowany jest dźwięk, bo wiemy, że materia wokół nas zbudowana jest z mniejszych cząstek. To dzięki mikroskopom. Nie wiem, dzięki czemu można badać dźwięk, pewnie dzięki komputerom, ale również dzięki ludzkiemu głosowi. I jak zaśpiewamy jeden dźwięk, a potem przepuścimy go przez specjalnie ustawione usta, to pojawi się pewne zjawisko. Ale zanim się o tym dowiedziałem, pewien człowiek powiedział mi, musisz połknąć dźwięk. Długo próbowałem, ale jakoś nic z tego nie wychodziło, aż któregoś dnia udało się. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić, ale uważajcie, to jest tajemnica. Także, jak słyszeliście, ten bardzo głośny dźwięk został połknięty, czyli stłumiony przez moje ciało, przez moje gardło. I potem wypuszczałem go kawałeczek po kawałeczku. I ten kawałeczek po kawałeczku to były właśnie alikwoty, czyli te małe cząsteczki, z których zbudowany jest nasz dźwięk. W zasadzie nie cząsteczki, bo to jest zły obraz, raczej warstwy. Czyli jeden dźwięk, który usłyszycie teraz na początku, rozłożę od dołu do góry i z powrotem na cały szereg alikwotów. Dziękuję Wam, Ziemianie.